Dzień dobry Państwu, Rafał Palacz, Tygodnik Wałbrzyski. Witam w programie Gość Dnia w telewizji Wałbrzych. Dzisiaj razem ze mną w studio wyjątkowy gość, pani Agnieszka Parepeczko. Dzień dobry, witam wszystkich. Aktorka, autorka książek, poradników. Ale kiedy przygotowywałem się do naszej rozmowy, naszego spotkania i kiedy pomyślałem sobie, że przedstawię panią jako aktorkę, bo przecież Lalka, rok 68, debiut filmowy. No debiut, gdzie parę sekund przeszłam przez ekran. Ale był. Później przez różne filmy, później przez filmy także kręcone w Australii, później przez serial M jak Miłość. Tej filmografii jest bardzo dużo, ale ona nie opisuje pani jako osoby. Bo oprócz tego bycia przed kamerą, jest pani chyba nawet w większej części osobą, która dodaje energii nie tylko sobie i swojemu otoczeniu, ale w cudzysłowie sprzedaje ją także wszystkim dookoła. Po kawałeczku czasem, a czasem duże ilości. Oczywiście żartuję, ale tak się stało, że myślę, że energię dostałam w spadku po mamie, która była niesamowitą optymistką, mnie tego nauczyła, spędzałyśmy godziny całe ze sobą, uwielbiałyśmy się śmiać. Ja uwielbiałam zadawać jej bardzo ambarasujące pytania. Mama wtedy tak chichotała, zupełnie jakby miała 16-17 lat, jak była jakąś moją koleżanką. I rzeczywiście ta energia spłynęła na mnie po mamie, ten pozytywny stosunek do życia bez względu na to, ile się ma lat, jaka jest sytuacja życiowa, jaki jest status finansowy w danym momencie, gdzie się znajdujemy. Myślę, że to nie jest ważne. Ważne to, co wytwarzamy w sobie, jak chcemy się zadomowić w tym kąciku, w którym się właśnie znajdujemy. Jeżeli na przykład mamy skromny pokoik, ale jest listopadowy dzień, to już pesymista powie, że beznadzieja, co się za oknem dzieje, jakiś koszmar. A ja będę się starała wziąć jakiś koc, kratę ładną, ciepłą, tak kolorystycznie dobrze, dobrą książkę i coś dobrego do jedzenia i będę mówiła tak, ale mi dobrze, nikt ode mnie nic nie chce, ja się tutaj zaszczywam, czytam. Ciepło, smacznie. Jest cudnie. I to jest mój charakter, że ja nie potrzebuję bogactw. Ja bardzo lubię znaleźć się w cudownym hotelu, co podkreślam, w Wałbrzychu. Hotel, w którym się znalazłam, jest po prostu jak opiekuńcza jakaś osoba dla mnie, bo mam piękny pokój, był pyszny obiad wczoraj, więc znajduję uroki życia, nawet jeżeli to są skromne rzeczy, czy jakiś druga osoba wyjdzie naprzeciwko, to ja już robię z tego dla siebie jakąś niesamowitą przyjemność. No i po prostu to na tym chyba polega. Próbuje pani zachęcić kobiety do tego, by trochę czerpały z życia i potrafiły się cieszyć tym życiem i to, co ono przynosi, jak pani? Udaje się? Udaje się. To mogę powiedzieć, że się udaje. Tak jak wczoraj na bardzo miłym spotkaniu z kobietami powiedziałam, że moja pierwsza książka, Babie Lato, otworzyła jakby drzwi mojej świadomości, że mogę to tym kobietom zaofiarować. I to nieważne, że jak napisałam tę książkę, to już byłam po 50. To była moja pierwsza książka, która... I to był też niełatwy moment w pani życiu, prawda? To był bardzo niełatwy i bardzo trudno było pod każdym względem, bo byłam wtedy w Australii. Musiałam gdzieś znaleźć sobie sposób na swoje życie, na swoją pracę, bo wiadomo, że jako aktorka to tam się wydarzało coś, ale to nie był tak zwany chleb z masłem. I ta książka też nie była napisana właśnie dla chleba, tylko tak się zdarzyła, powiedziałam wczoraj dlaczego się zdarzyła, ale się zdarzyła. I Babie Lato, nie miałam zielonego pojęcia, że będą dalsze książki, otworzyło mi właśnie taką drogę, no mogę nawet użyć tego słowa, którego bardzo nie lubię, kariery. Kariery, którą zrobiłam w znaczeniu sympatii ludzi, takiego właściwie kobiecego świata, że gdzieś im dodaje i odwagi, i takiego optymizmu po spotkaniach. Ale to się stało przez pierwszą książkę, która była taką kwintesencją
Ja to nazywam w ogóle moim życiem w pastylce, bo to jest bardzo biograficzna książka, ale starałam się, że to nie jest biografia, bo znowuż moja biografia nie jest znowuż aż tak interesująca, żeby się zachwystywać, że taki świetny życiorys ma Agnieszka Perepeczko, tylko starałam się opisać różne etapy mojego życia. I te złe, i te smutne, i te dobre, i te lepsze, i śmieszne, i wzruszające, i o mojej rodzinie. Trochę z przymrużeniem oka też i z autoironią, którą mam z kolei, mówię, zawsze się śmieję, że w genach po moim mężu dostałam autoironię, dlatego że zawsze mi mówił tak: Kiciu, jak rozmawiasz z publicznością, czy masz spotkanie z ludźmi, to musisz im dać trochę optymizmu, musisz im dać trochę wzruszenia, musisz im dać obowiązkowo, to jest obowiązek, autoironii, czyli masz do siebie taki troszkę autoironiczny stosunek. Ludzie to bardzo lubią i bardzo docenią. Ludzie w każdym wieku to docenią, mężczyźni, kobiety, młodzież, zwłaszcza studenci, którzy mają bardzo surowe spojrzenie na jakiegoś starszego mocno człowieka, który coś tam gada, prawda? Gadająca głowa. Ale jeżeli gadająca głowa mówi do rzeczy i daje im jakiś, coś mogą z tej rozmowy wyciągnąć, to już jest dobrze. W związku z czym właśnie uważam, że Babie Lato otworzyło wszystkie, właśnie te główne drzwi i później te pomniejsze drzwiczki do różnych rzeczy. Otworzyło drzwi do pracy w Polsce, jak przyjechałam po Australii. Otworzyło drzwi do później już, do serialu, bo książka była wydana w 97, pełny tytuł Babie Lato, czyli Bądź Szczęśliwa Całe Życie. W 97 była promocja w Warszawie, książka napisana w Australii, właściwie dokończona w Polsce, a potem otworzyło drzwi do serialu, dlatego że ja sobie doskonale zdaję sprawę, że gdybym nie wyjechała do Australii, nie napisała Babiego Lata, to prawdopodobnie, tak myślę, w ogóle nikt by do tego serialu mnie nie zaangażował, bo po prostu nawet by nie wiedzieli, gdzie ja jestem. Czy ja jestem w Australii, czy ja w ogóle żyję, co się ze mną dzieje. A tutaj przez tą promocję, przez to, że później pracowałam w takim wydawnictwie, które wydaje do tej pory i Wróżkę, i Werandę. Wtedy wydawaliśmy Magiczną Kuchnię. Bardzo miałam dobrą taką prasę na ten temat. No, ale to było zamknięte i później wypłynęła Weranda. I już miałam pracę w Polsce. I jak serial wybuchł, to wszystko było takim łańcuszkiem, który początek miał w Babim Lecie. W tej Babim Lecie. Z czego wynika, pani pewnie będzie wiedziała niż ja jako mężczyzna, że w pewnym momencie naszego życia, zarówno kobiety, jak i mężczyźni, bo to nie ma, według mnie nie ma znaczenia płeć w tym momencie, jak gdyby, porównując ich do jakichś statków, powoli zatrzymują się, wygaszają silniki i chcą już rzucać kotwicę, a przecież przed nimi jeszcze całe morze. Tak. No i do tych kotłów można dorzucić, żeby tej pary był. Można dorzucić i dzisiaj właśnie mówiłam, jak tutaj jechałam do was, tutaj do studio, mówiłam to do bardzo uroczej pani dziennikarki, która wczoraj ze mną prowadziła spotkanie, Marzenki Michalec. Mówiłam dzisiaj to do niej, że tak się stało w moim życiu, że 30 lat temu byłam pełna, byłam optymistką zawsze, odkąd pamiętam. Może jako dziecko byłam bardzo nieśmiała i wtedy właściwie nie wiedziałam, czy jestem optymistką, czy pesymistką, no bo się nad tym po prostu nie zastanawiałam. Ale 30 lat temu miałam dużo więcej rozterek, nawet nie wiem, czy tak miałam siły więcej niż teraz. Teraz się bardzo dużo rzeczy w moim życiu zdarzyło, i dobrych, i średnich, i smutnych, tak jak odejście moich najbliższych z tego świata, ale teraz jest mój statek, nie ma zamiaru
zapuszczać żadnej kotwicy. Zapuścił kotwicę tę, jeżeli chodzi o, mówimy o mieszkanie czy o bycie w krajach, to mnie interesują dwa kraje. Mój kraj, czyli Polska, do której przyjeżdżam z miłością, spotykam się z moimi znajomymi, z moimi kuzynami. No, mam mnóstwo roboty i oczywiście z moimi fanami, których się nagle wytworzyło spora grupa. Z kobietami, spotkania, książki i tak dalej. Ale jest też drugi kraj, to jest Australia, gdzie rzeczywiście porwała kawał mojego serca. I to w ogóle jest na 100%. Ponieważ tam jest życie dużo łatwiejsze, tam jest to, co ja kocham, czyli spacery nad morzem albo jazdy rowerem nad morzem, mogę wtedy spędzać sobie parę godzin i żyję według swojego zegara, ale energię mam chyba nawet większą niż 30 lat temu, gdzie byłam właśnie niepewna, co dalej. Czy ja mieszkam w Australii, czy ja mam mieszkać w Polsce. Czy jak to życie ma wyglądać? Jakie bezpieczeństwo, jaka ekonomia dla mnie jest jakoś naszykowana przeze mnie, oczywiście, w przyszłości. Więc to były rozterki i to były rodzaj pewnego stresu. A teraz to jest coś takiego, to co ja sobie wymarzyłam, że robię to, co chcę, ponieważ tak się złożyło w moim życiu, że mogę to robić, że mogę przyjechać do Polski i być sobie kilka miesięcy. Przywieźć tam trochę tego ciepła australijskiego. Tak. W Australii teraz jest deszcz, w Melbourne przynajmniej. To niby jest zima, ale to jest przenikliwy taki wiatr od morza i deszczowo. Więc nie jest tak znowuż szalenie uroczo. A ja tutaj mam życie bardzo przyjemne w znaczeniu spotkań. Takich przyjazdów jak do Was, gdzie na przykład spotkanie z wczorajsze naprawdę szalenie miło. Mam różne pomysły, jestem zapraszana do różnych spa, żeby otwierać, przecinać wstęgi, otwarcie różnych hoteli. Właśnie, ogrodów ostatnio. Też, tak. Jeżdżę na przykład do mojego rodzinnego Milanówka. Oglądam mój dom, gdzie mieszkałam z rodzicami. No to są takie sentymentalne podróże, co nie oznacza, że jestem jakąś wiekową, a jestem. Jestem wiekowa, ale w znaczeniu mentalnym nie jestem. Dlatego, że szalenie mnie ciekawi życie, które mogę teraz zaspokajać swoją ciekawość na różnych polach. Więc do czego zmierzam? Bez tego stresu, który siedzi gdzieś tam z tyłu na ramieniu, prawda? Bez tego stresu. Jest taka wolność i jest też pewna pomysłowość, która się jeszcze uruchomiła w mojej głowie, że może teraz zorganizuję takie wakacje, może teraz zrobię jakąś grupę towarzyską i pojedziemy sobie na taką wycieczkę. To przedtem nie miało miejsca, bo trzeba było pracować. I ja wykonywałam to, bo myślę, że ja akurat tutaj mogę pochwalić się i pogłaskać po głowie, że jestem osobą obowiązkową i jeżeli mam pracę do wykonania, to ja ją wykonam. Wszystko jedno, że trzeba wstać o 4 rano do serialu, przyjść o 6 i się uczyć nowych scen, chociaż oczy się zamykają, że praca w serialu, może nie we wszystkich, bo w australijskich było troszkę inaczej, widziałam te różnice, ale tutaj to jest ciężko, bo przerwy są, no to czeka się na ławce i tak jak w poczekalni u dentysty, tylko że tam się czeka godzinę, a tu się czeka na przykład na nowe ujęcie ze 3 godziny, więc to w sumie jest męczące, ale też wykonywałam najróżniejsze prace w Australii. Przede wszystkim fotograficzne i to była praca w nocy, powroty ciężkie do domu przez las. Ja mam fatalną orientację, tak jak podobno się mówi, że każda prawdziwa kobieta ma fatalną. Więc jechałam nagle w przeciwnym kierunku i oddalałam się od miejsca zamieszkania, czyli nagle o godzinie 2 w nocy patrzyłam, że ja jestem oddalona o jakieś 60 km od mojego domu, jest godzina około 3 i ja nie wiem, gdzie jestem. No więc zraszał zimny pot moje czoło i sobie myślę, no co teraz? Teraz modlimy się, no bo już właściwie nie wiadomo. No ale jakoś tam przy pomocy sił, które jakieś opiekują się mną, wracałam do domu. Ale to były ciężkie lata, naprawdę były ciężkie lata.
wyciskałam soki w klubie sportowym, żeby dostać kartę, bo chciałam mieć linię syreny i nie stać mnie było na przykład na klub sportowy. No więc z bratem moim wymyśliłam, że będziemy wyciskać soki i podawać, kupiliśmy maszynę i wyciskałam, tylko też w praktyce to tak było, że mój brat siedział w spa i pytał się, jak leci, ile zarobiliśmy, pytał się. Także to też tak było, ale były najróżniejsze etapy w moim życiu, a teraz już nie muszę wyciskać soków, nie muszę już grać w serialu, chociaż naprawdę tygodniowo to jakieś 10 osób, bez względu na to, czy jestem w Warszawie, czy jestem u Was, czy jestem gdziekolwiek, no może w Australii nikt nie pyta. Kiedy wrócę do serialu, co jest bardzo miłe, bo świetnie łechcę kobiecą, w moim wypadku, próżność. Ale oczywiście ja nie wrócę do serialu. Bardzo przeżywałam to, jak serial się zakończył. Nie tak, jakbym sobie życzyła, ale optymizm i rozum podpowiedział. Teraz zaczyna się nowy etap. Teraz jedziesz do Australii, remontujesz swoją część domu i robisz zupełnie coś innego. I tak się zapaliłam do tego, że po prostu aż nie mogłam, aż szalałam, żeby już to się stało. Czyli wniosek jest taki, że jeżeli bym dalej grała w serialu, byłam prawie 5 lat i dalej prawdopodobnie bym była, gdyby nie było takich nieprzyjaznych okoliczności różnych, to bym się cieszyła z tego, że mam pracę, prawda? Jeszcze do tego w serialu. No to taka prestiżowa praca. Pewna. Pewna, tak. A ponieważ tak się stało, jak się stało, to ja sobie wymyśliłam zupełnie coś innego i znowuż przerzuciłam całą swoją energię na to, żeby wykończyć ten mój kawałek domu, który mam. I to szaloną frajdę dało mi. I szaloną satysfakcję, bo mam w stylu country, mam na przykład taką werandę, która jest większa o 20 metrów, bo to jest bardzo ważne, niż całe moje mieszkanie warszawskie, które normalnie trzeba było w 70 roku dostawać pozwolenie, żeby dostać taki metraż, czyli 48,5 metra. I to już był nadmetraż. To był nadmetraż, specjalne podania szły i tak dalej. A w Australii po prostu bardzo łatwiutko i prężnie można załatwić sobie taką werandę, która jest ogromna, taka jak potrzeba. No i na tej werandzie jest życie towarzyskie, jest wspaniały bar z wysokimi stołkami, jest blat taki z wielkiego drzewa, gdzie 24 osoby mogą sobie zasiąść i ucztować, albo po prostu jakieś... Ja bardzo lubię gotować. Ja pamiętam, że jak mieliśmy właśnie te 48 metrów i nie zawsze były pieniądze na to, żeby mięso kupować, jako młode małżeństwo z Markiem, kuchnia była bez okna, co opisałam w Babim Lecie też oczywiście. Ja robiłam wtedy słynne kartofle walicowskie, które teraz też robię od wielkiego dzwonu, dlatego że to jest po pierwsze dość pracochłonne, a po drugie trochę się tyję od tego. Jak one są takie pyszne i nie ma ilości, która by nie poszła wśród gości. Nie ma takiej ilości. I to się trzeba je podać koniecznie w misce glinianej albo w koszu, już upieczone. One wyglądają jak takie szare, straszne kamienie. Ale jak się, i to rękami się je, jak się je rozłamie i tam można włożyć jeszcze takiego czosnkowego trochę masełka świeżego, no to jest to po prostu, już mięso nawet ginie, które też umiem robić. Więc przy tych takich małych talencikach kulinarnych, jak ja tam wrzucę na tą werandę co trzeba i jest do tego jeszcze bardzo dużo, dobre wino jest australijskie i wcale nie jest drogie, no to jest komplet gości, to jest małe zestawy gości, większe i to jest bardzo takie przyjemne życie. Więc to właśnie podkreślam, że werandę mam o 20 metrów większą niż moje mieszkanie. Teraz Agnieszka Prapeczko zamiast wyciskać soki z owoców, wyciska soki z życia. Tak. Tak. Ostatnie pytanie na koniec naszej rozmowy. Pewnie zadają sobie wszyscy, którzy nas teraz oglądają. Pani Agnieszko, od czego zacząć? Od dobrych myśli, ja myślę, na swój temat. Od tego zaczynamy, dlatego że kobiety, to zresztą mówię, podkreślam na spotkaniach,
I to nieważne, to nie chodzi wcale absolutnie o kobiety typu już te bardzo dojrzałe, prawda? Mhm. Bo to są inne stresy, inne smutki. Ale ja miałam spotkanie z kobietami 30-35-letnimi, które zaprosiły mnie do dużego miasta. I ja się pytam, po ile wy macie lat? No mamy tak między 30 a 35. I ja mówię, ale czego wy ode mnie oczekujecie? Mhm. Bo ja sobie to jakieś nieporozumienie. A one mówią, my mamy wszystko, tylko my nie mamy radości życia. My chcemy, żeby pani nam powiedziała, jak to zrobić. I dlatego panią zapraszamy. To było wielkie wyzwanie dla mnie i wielkie zadanie. I myślę, jakoś wyszło dość dobrze. Ja myślę, że to trzeba odnaleźć w sobie energię, że jeżeli mamy dane życie, że jeżeli mamy dane oglądać świat, to precz z żółcią, z zawiścią, bo to jest straszna rzecz, mhm. która ludzi paraliżuje w ich działaniach. To ja tak myślę. Jeżeli nie zazdrościmy sąsiadowi, niech on sobie ma najróżniejsze rzeczy, których my nie mamy, to jest nieważne, to jest jego sprawa. Teraz nasza sprawa jest, żebyśmy sobie tak stworzyli to nasze życie, żeby było chociaż trochę były takie przebłyski słońca, a potem coraz więcej, bo jak się tego człowiek nauczy, to już chce więcej. To jest jak coś dobrego do jedzenia, do picia. To jest jak jakiś magnes, żeby nauczyć się radości życia. I ja myślę, że tutaj nie chcę być żadną posłanką, która jest przysłana z jakichś dalekich zaświatów, żeby tutaj uczyć jakichś rzeczy. Ja po prostu na podstawie swoich górki, dołki były w moim życiu, i ja to przedstawiam tak jak naiwnie może, tak bardzo prościutko w Babim Lecie to przedstawiłam, ale to właśnie o to chodzi, bo później już się wyrobiłam, już zaczęłam pisać inne książki, ta ostatnia Myśl, tańczy, kochaj siebie, którą napisałam z młodą współautorką, to jest też na ten temat, tylko już jest głębsze są tematy i już inaczej do tego podeszłyśmy. Babie Lato jest taką jest takim powiewem właściwie takiej niewinności, ale bardzo dużej prawdy. Jeżeli ktoś polubi tę książkę, bardzo zwracam uwagę też na wstęp do Babiego Lata. Tam to jest trzecie wydanie, bo Polki zażądały trzeciego wydania, to uważam, że to jest mój mały sukces. Jest wstęp, którego nie było w poprzednich wydaniach. Jest list kobiety z Wadowic, która do mnie napisała coś, co mnie szalenie wzruszyło i postanowiłam ten list zamieścić. Tam jest wszystko, tam jest kwintesencja, dlaczego na przykład niektóre kobiety są smutne, nawet jeżeli są młode, nawet jeżeli mają męża, nawet jeżeli mają dzieci, jest jakiś smutek, niespełnienie i tam jest ta tajemnica. Ten list otwiera właściwie dyskusje, rozmowy i wszystko, co się później dzieje między Agnieszką a publicznością. Zachęcamy, drodzy Państwo, zachęcamy do lektury, do uczestnictwa spotkań z panią Agnieszką, która, jak nam zdradziła, wróci jeszcze we wrześniu do nas. We wrześniu będę, tak, na pewno. Mam nadzieję, że również wtedy znajdziemy chwilę, żeby się spotkać w tym Ależ studio. Ależ oczywiście, mogę się spotykać z wami codziennie prawie, bo tu jest tak mi dobrze. Trzymamy za słowo w takim razie. Dziękujemy ślicznie. Agnieszka Prapeczko była dzisiaj moim Państwa gościem. Dziękuję za wizytę w studio. Nasze serwisy informacyjne i program Gość Dnia również w internecie www.tvwałbrzych.pl. Więcej informacji znajdziesz też na portalu wałbrzych24.com.